Zobacz, ja nawet dałam... Aha, widzicie, mówiła. Miaciuś, ja nawet dałam mu Maryjkę swoją. A to kto to jest? Aria skończyła Akademię Sztuk Pięknych. Ja już mówiłam. W to... ja ci chodź dalej. Ponieważ ja maluję trochę. Chodź dalej. To ci wezwęcie coś namaluje. Doskonale, o, to byłoby doskonale. Doskonale. A mi pracownia plastyczna też nie jest obca. Paleta, sztalugi, ale to wszystko jest naprawdę podobne. Piękna sprawa. To wszystko, to on, to wszystko robi. Wow. To jest córka jego, ślub. Wow. Czym? No i z Hołkiem masz też, zrobiłeś Hołka. No, pani Wróblewski, dla Wróblewskiego coś, kilka słów. A no, można je nawet zaśpiewać. O, ja że tu mieszka Chrystus Król. Leper jest i Ziobro. I spadły wróble na pszenicę. Dlatego widzisz. I otrząsnęły sad. Po co żeś mi, moja miła, zawiązała ten świat? Jam ci świata nie wiązała. Zawiązał ci go ksiądz, jam cię tylko pokochała. Tyś mnie nie musiał wziąć. Tutaj. Dziękuję bardzo. Cześć. To śpiewałem ja. I chwała. Ale ten. Ale a to jest ten. Prezydenta macie też? No wszystko robi ten Bobok. Pracownia tu jest. Proszę. Na żywo. I pani prezydentowa jest. No i co? A słuchajcie, a Błasiko, a wie o Błasiku, że jest taki Błasik już zrobiony? Jeszcze nie, właśnie, że nie. Właśnie dlatego ten utwór bardzo mi się podobał, co, no. Co było o rodzinie Błasiku. Ale jak żyły. Ale ty, coś niesamowitego. Ja to jest Seweryn ten nasz, co zginął, co pomnik katyński. Tak. No, no. Ja z nim współpracowałem, właśnie dlatego wyrzeźbiłem go. A nie chcesz pokazać tam dalej? I prezydent jest. Prezydent Kaczyński. Tak. Jeden, drugi. A to jest Jarek. Ja przepraszam, Rysiu dzwoni. Dobra, Rysiu, chodźcie tutaj do pracowni, ale to lepiej, że jeszcze ma w swoim pokoju malutkie dokumentacje ze swoich spotkań. Pilecki, popatrz, Fidor. Oczywiście. Do kościołów tutaj księża odbierają właśnie tak samo. Aha, jest, no właśnie, Ewa Blasik. Pani Ewa Blasik, rodzina. O, Węgrzyn mnie. Tak, tak, bo teraz był jest, tutaj jest. W pracowni. No. Ale fajnie. Chora. Tylko, że ja mam taki materiał, chciałem pokazać, mam materiał, którym lubię robić, to jest może on będzie dobry. To jest materiał, który... Ja ci wszystko opiszę, wszystkie parametry, bo to musi być trochę grubsze, żeby wytrzymało nacisk strun i tak dalej, nie, żeby się nie deformowało. O, to jest ten materiał właśnie. To jest ta blacha. Aha. To jest blacha cynkowa, to nie jest toksyczny materiał, to jest materiał, który wytrzymuje... Gwarancja jest 100 lat na zewnątrz. Tak. Na ten materiał. To nie jest srebro, to jest tak zwany cynk, on jest produkowany w Niemczech. Niemiecki. Tak, i mówiłeś, wiesz, nie? Nawet ten kolor. Jak się to wyczyści, to jest rzeczywiście pięknie... Do włosów pasuje. Żeby tak. Srebro. Panie srebro, to jest srebro. Ja jestem serwer, przepraszam, taka moja rola. Róbcie swoje, dobra? Bo naprawdę się cieszymy. W Polsce, ale ona wtedy jeszcze nie była znana, nawet myśmy nie wiedzieli, kto to jest. Tylko byliśmy razem. Ona teraz robi karierę. A jak się nazywa? Socha się nazywa. Socha. Ona jest taka polska Angelina Jolie teraz. Tak? Wow, niesamowite. Ale myśmy jej nie znali wtedy. Aha, rozumiem. Rozumiem. Tak, Małgorzata Socha się nazywa dokładnie. O. Tak. Ale to było jako dziecko jeszcze. Najpierw dos. Ja jestem bardzo zaszczycony, że goszczę takiego wybitnego artystę z Polski, Macieja Wróblewskiego. Jak na tę galerię patrzę, to aż ci nie wierzę. No, takie odtwarzam. I który jest autorem wielkiego, wybitnego dzieła. Zaszło na Polskę. Tak. Proszę bardzo, jeżeli... Ukochanego przez nas wszystkich. Ukochanego, jest to w Ameryce. Drugim hymnem, wykorzystywane na wszystkich uroczystościach patriotycznych, tak. Czy to pod pomnikiem protesty wszystkie. Katyńskim, tak. Protest pod konsulatem polskim w Danta właśnie, tak. Używany na cmentarzu świętego Wojciecha, tak. Ten hymn jest jakby pomnik katyński, ten hymn jest po prostu jakby takim
kluczem, jakby gwoździem programu. Tak. Po prostu wiadomo, że są przemówienia są bardzo ważne, ale część artystyczna polega właśnie i zaczyna się od tego utworu Zaczynam nam Polską. Tak. Z tym, że nie ma autora, kompozytora tego utworu, więc Ania recytuje wiersz w tym momencie, to się bardzo podoba i wtedy to jest bardziej na żywo. Tak. Na żywo to tak. To jest po prostu, robi to doskonale też. Ja słyszałem, to bardzo się to podoba. Bardzo się podoba. Słyszałem ten montaż bardzo ładnie. I... Że taki zaszczyt. Ania jest taki rozrywana dzięki temu utworowi. Pomnik Katyński jest tu za wami. Właśnie, proszę. To jest ten pomnik właśnie. To jest autor, który zginął w Smoleńsku, na jego prośbę, on miał w kościele, miał być w kościele zrobione dwa lata przed katastrofą i użyłem tutaj właśnie ojca Rydzyka z Lademarej z u góry po prawej stronie, ojca świętego, Peszkowski, prezydent Polski i premier Jarosław Kaczyński, to wtedy to było jakby aktualne, bo to był wtedy ten rząd. I prezydentura. Który tak, został zgładzony. Tak, tak. I ten kościół miał zostać w kościele świętego Władysława, ale z uwagi na to, że bo to miał być zrobiony obraz pomnik Katyński z ramu, ale ja w ramie umieściłem bojowników, którzy odkłamują prawdę historyczną i dlatego tam to było, że po prostu nie wiem, czy ksiądz, czy ktokolwiek, że jednak nie został jakby, był poświęcony, ale nie był zawieszony po prostu, ale to był obraz taki proroczy, dlatego, że akurat w drodze do Katynia zginął prezydent, nie tak się akurat po prostu tak złożyło. Jestem tutaj pierwszy raz i muszę powiedzieć, że patrzę z podziwem na to, co zrobiłeś. Do tej pory widziałem tylko pojedyncze dzieła, a tutaj jest jakby przegląd twojej twórczości. Muszę powiedzieć, że wygląda to naprawdę imponująco. Jestem po prostu zachwycony. A gdzie jesteśmy? Jesteśmy w pracowni pana Leszka Szczura, który specjalizuje się w rzeźbie w miedzi. W rzeźbie w metalu, konkretnie w miedzi. I Ania, współwłaściciel firmy, która mi pomaga bardzo, żeby firma się rozwija, funkcjonuje, idziemy do przodu. Zajmuje się trudną tematyką patriotyczną. W tej chwili mamy gościa z Polski, pana Macieja Wróblewskiego. Będziemy wykonywać rzeźbę. Nie wiem, czym ja sobie zasłużyłem. Po piersie. Ale skoro tak uważasz, to ja się temu poddaję. Ja uważam, że Maciej przeszedł do historii, tym utworem. Tej najnowszej historii. Tej najnowszej. Dlaczego... Nowym hymnem. Dlaczego chcę wyrzeźbić Macieja? Chociaż jestem taki stary jak król Władysław Łokietek prawie już. Jest Łokietek. Ale się ustawiłem przypadkowo zupełnie. Podajcie sobie rękę. Do rówieśnika. Utwór Czerwone Maki na Monte Cassino. Autor tego utworu, kompozytor, no zginął, umarł w zapomnieniu. Gdzieś tam w Niemczech jest pochowany w masowym grobie. Nie, tu. Ale Konarski to napisał słowa, ten nasz refren. I dlatego... nikt nie zdążył, no nie było takiego momentu, że, na przykład refrena to rzeźbił Stefan Jedereza, ale już daleko po śmierci, bo kilkanaście lat po śmierci, już go nie było. Już zgadywał, jak wygląda praktycznie. Były tam jakieś zdjęcia, ale my mamy tu kompozytora na żywo, dlatego to jest dla mnie wielka przyjemność. Traktuję go jak swojego, postaram się zrobić, jak tylko będę potrafił najlepiej. Wyślemy tę rzeźbę do Polski. Każda z twoich prac to jest... właśnie w ten sposób robiona. Bardzo dziękuję, bardzo się cieszę. Jak potrafisz najlepiej. Po prostu ja muszę się poznać z osobą, którą jak najwięcej. Oczywiście. Dlatego to mi... Bo nawet jak nie będę czuł, to ja będę miał problemy odzyskać podobieństwo. Włożyć emocje. Czuję się pokochać. Zalety. Nie jestem specjalnym mówcą, ale czuję się po prostu niezwykle zaszczycony tym, co mówi do mnie i w obecności świadków, i w obecności mojego syna. No, bardzo mi to pochlebia i bardzo mi to łaskoczy moją próżność. Dziękuję bardzo, że to był też pomysł Ani, bo Ania uwielbia ten utwór. Pierwszy raz zobaczyła ciebie, byłem akurat u Ani w domu i telewizja Trwam. Oglądaliśmy telewizję
I śpiewałeś właśnie. I śpiewałeś zaczął nam polsko. Ja, Ania aż ja oczy, oczy otworzyłam. Tak, wstała z sofy. Niesamowicie. I ta osoba będzie tutaj gościć. Nie? A dlaczego to powiedziałem? Bo ja powiedziałem, że ja znam autora słów do tej piosenki. Aha. Kazimierza Węgrzyna. On był dwa lata temu. Kazia znałeś wcześniej. Rok temu. Tak, wcześniej. Dwa lata temu. Pod pomnikiem, pod konsulatem też protestowaliśmy. No to, właśnie tak, tak, trzy lata temu. Trzy lata temu. To było, trzy lata, tak. Trzy lata temu. A w tamtym roku był tutaj, tak. Ty powiedziałeś, roku, na jesień otworzyłaś, no, tak, usłyszałaś co te raz, koncerty tak, ja, tak, i Ania recytowała. Serce mi tak, tak zabiło, tak. Ja pierwszy raz ja to kocham, ja to czuję. Ania to uwiel... no po prostu... I dałeś mi płytę, a ja się słuchałam. Ja po prostu prawie, że ryczałam, ja tak samo tak mocno czułam. Taka ładna płyta, świetne wydanie tej płyty. Ja otworzyłem oczy, jak... W czasie wykonywania tego utworu, odtwarzania z taśmy, z płyty, Ania mówiła ten wiersz i to wtedy tak. Rzeczywiście robiło wrażenie. Ale to jest piękne. Muszę powiedzieć, że tak niechcący wyszło, że tak. Wpadłem na ten pomysł i jest to naprawdę po prostu bardzo przepraszamy, dobrze. Że tak się... Ale Halo. Wyszło to dobrze i ja myślę, że im większa wymowa tak. I ta forma jest najcudowniejsza twoja, ale że ale coś, ciebie brakuje. Coś delikatnie... Wtedy wygląda na żywo jak jest Ania i ludzie chcą coś słuchać. Tam ja szepczę, to jest... Jadrysza jest organizatorem, znanym organizatorem uroczystości patriotycznych w Chicago, to zawsze to Ania jest jakby dzięki temu utworowi zapraszana. No. No to no jest właśnie, dziękuję bardzo. Ania, do twojej poprawności. Dziękuję serdecznie za to spotkanie. Naprawdę będę pamiętał do końca życia te słowa, które powiedziałeś. My dziękujemy, że jesteś z nami. No tak, sobie przyłudecznie we dwójkę, to mógłbym nie wierzyć. Ale że powiedziałeś to przy świadkach, w dodatku przy moim starszym dziecku. No dobrze, że dziecko przyszło. Dobrze, dobrze. Chciałem pozostawić. Niech świadczy dziecko. Właśnie przyszłość. Ale dziecko jest tak podobne, że powiem, jest taki aniołek, że gdybym zobaczył na ulicy, to bym proszę, jak zmontujesz taki filmek, prześlij. Pijemy zdrowie. Za pomyślność. Ja tak dobrze. Sobie tylko symbolicznie, moi wszyscy. A ja chciałam wspaniałego gościa z Polski powiedzieć jedno zdanie. Ja dziękuję Bogu za tą chwilę, dziękuję, że jestem w takim środowisku, że jestem w środowisku ludzi, którzy mają tak wielkie serca, że po prostu spotykam takich ludzi. Na swojej drodze. Wielbię, kocham i naprawdę jest to dla mnie, ja mówiłam, że kiedy spotykam takich ludzi i takie cudowne wrażenia, to Panie Boże, mogę nawet w tym dzisiaj już odejść, ale będę bardzo szczęśliwa. Bóg zapłać Wam, kochani. Wasze zdrowie. Dziękuję Wam bardzo. Wszystkiego najlepszego. Żyjcie długo i twórzcie. Niech wam się darzy. I Piotr. Ja nie, dziękuję. Cześć. Yeah. Jakby to proszę do przebicia, tutaj jest Sprite albo... Tak. Albo Maciej lubi Coca-Cola. Erik, kreć jak odjeżdża pan Maciej. My, no właśnie. Wszystko, te filmy to będą nasze. To jest nasz... Nasz wspaniały człowiek. I tak, jak tam dojedziecie do dojedziemy oczywiście. Za tak, dojedziecie. Oczywiście. Słuchajcie, jedziemy, bo oczywiście. Musimy tak, ustawić na maszynę wszystko. Ja cię biorę za robotę twoją. No to trzeba było dać im w rękę i na drogę daleko. A to tam możemy wziąć. To jest wszystko moje obrazy. My nie my tam. Nie, oni tam dostaną. Bo ja mam wiele obrazów. Papieża tu nie mam, wiesz. Tu ja rozdaję wszystko. Mówisz? O którym obrazie mówisz? Wiele obrazów... Która jest godzina, chłopaczki? My zdążymy, nie? Które byś zrobiłem, nie ma tutaj po prostu, bo... Panie Jarzyku, mam to nagrywam, aż... Pewnie, wszystko mi się przydaje. Chciałam powiedzieć na temat tego sztuczka. To jest specjalny taki prezent dla naszego mistrza, ponieważ wynalazłam taki szczur specjalny, bo to jest taki... Sympatyczny. Doktorek. Jak krasnoludek. Pracownik pracuje, ma taką szatę, jest taki przemądrzały, a jaki podobny, proszę zobaczyć. No sama, a jaki nosek zarozumiały. Ale jest, zadarty do góry. Ale jest to mistrz, który na pewno coś w życiu pięknego robi. Dlatego ma ten papierek. Ja bym coś powiedział, jakby Erik nie nagrywał, bo później...